Wiecie co, teraz sobie zdobędziemy już podstawowe karty, ale tutaj mamy jeszcze jedną taką sprawę mam do załatwienia. Wiecie, gdzie jesteśmy? Tu też można zagrać. Witajcie w moich skromnych progach. Co was sprowadza do Toussaint, mistrzu Geralcie? Powiedzmy, że interesy. A, no tak. Podróże służbowe, dużo pracy, stresu, z dala od domu. Trzeba się jakoś zrelaksować. Moje dziewczyny będą wiedziały, jak wam pomóc. Spokojnie, spokojnie, ja tylko w gwinta. Ale wiecie, gdzie jest to miejsce już. O wyjątkową usługę. Tylko niech to pozostanie między nami. Och, jestem zawstydzona. Ale co mi tam? Jak mogę pomóc? To co? Zagramy w gwinta? Ale dziwne. Chyba chodziło o właśnie tamte rzeczy. To tak, zaczynamy od potworów? W sumie? Nilfgaard. I tu już powoli, powoli. Tu jest taki. Łaba Tatalia. Tu jest nawet zero. Nie wiem jeszcze, co ten symbol oznacza, ale to sprawdzę. Zmień dowódcę, to nie będę mógł. Dobra, to gramy, wiecie co? Potworami od początku. I tam chyba zostało ich czterech, a to akurat. Dobra. Zaczynamy. Chyba ostatnio był nawet potwór, ale już kic z tym. Ty idziesz w odstawkę. Gęsta mgła. O! Dobrze, bardzo dobrze. Opłaca się? No, trochę za dużo punktów, ale spoko. Oła. Nie, gdzie manekin, a. O kurde, i co teraz? Moje najlepsze karty! Przeżnę to. Chociaż... w sumie wystarczy to i wygrana. No... spasujemy? Co ja na razie spasuję? Zobaczymy. Mógłbym tutaj dać jakiegoś bohatera. O. Ale to było chamskie? Tylko wiesz co pani? Ma pani tylko jedną kartę. Trochę takie śmieszne. Ale nawet bym to wygrał. Ma dowódcę. Nie no, faz jest, nie? Dobra. Ale szybko? Szybko i małe stawki. Ej, mam 20 na 19. Ciekawe, to idziemy dalej. Dobra, teraz sobie przełączyłem tego questa na podstawowe karty. Ciekawe w sumie, bo... nie pomoże i mazidło. Czy teraz bohaterów zdobędziemy? Chciałbym, ale podoba mi się kolorystycznie teraz. Bardzo. Dużo lepiej. No chodźmy tu. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Hrabia. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No? No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Ciekawe. Jestem Geralt z Rivi. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Ej.
Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Okej. To już by był turniej? Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta. Podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krain. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Ciekawe, czy w tym gwincie będzie Skellige. Będzie. Tak. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Krach też jest. Mógłbym opowiadać. Chcę przystąpić do turnieju. Chyba gramy. Albo wiecie co? Zobaczymy. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych wypróbowaniach. No pewnie, że zagramy. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Niebrzydkie. Ładnie prezentowałyby się w domu, na kredensie. Zgoda? Dobra, wiecie co? Dzięki za propozycję. Ale na razie nie mam ochoty na grę. Szkoda. Cóż, nie będę cię więcej dręczył moim nagabywaniem. Turniej jeszcze się nie zaczął, więc jeśli zmienisz zdanie, wiesz, gdzie mnie szukać. Zmienię, tylko... Na zachętę podstawowe karty do talii Skellige. Na początek w zupełności wystarczą. Resztę zachowam dla siebie, bo też chcę grać tą frakcją. Dziękuję. Bywaj. Ej! To tutaj dostaliśmy. Talia do Gwinta. I co dostaliśmy? Zajebiście! Dostaliśmy Hjalmara, Lugosa, Lugos, Wojownika, Drakary. To zaraz to wypróbujemy. No i super. I teraz mamy tak, wszystkie karty. Mamy jedną, aby tego bym nie chciał. Tego też nie. Tego nie. Spoko, sprawdzimy. Berserkery mogą być, to może być. Tarczowniczki zajebiście, to też. I tego nie chcę. Tego nie chcę. Wesemir, dobra, możesz być.
Czyste niebo. Jedno się przyda. Juruk się przyda. To może być. Dobra, to mamy już powoli talię. I pójdziemy jeszcze sobie zebrać, żebym miał wszystkie bohaterów. Mi się wydaje, że te trzy ostatnie to będą bohaterowie. To idziemy, ale ogólnie fajnie. Ogólnie zajebiście i przyjdziemy na ten turniej oczywiście. Zobaczmy w zadaniach. Tak. No to przy okazji. Już tak wyszło, no to fajnie. No dobra, tu jeszcze sobie pogramy i teraz bym spróbował, wiecie co? Witam w moich skromnych... Już tej Skellige. Tak długo... A to... Przez... Dobra, zagramy. Może... I bym zagrał tą Skellige, no. Spróbujemy. Chociaż mam tylko Hjalmara, nie mam Ceres. No ale dobra. Dowódca zablokował. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. O, i zobaczmy karty. To chyba nie chce. Berserker. To jest pożoga, nie? Ale nie mam tego grzybka. I nie będę miał. Nie, to ty idziesz sobie. Dostałem takie. Tamten się w niedźwiedzia zmienia. Dobra, to polecimy tak. Na spokojnie. A nie, to jest... Przywraca. Na razie na spokojnie. O, o, o. Hjalmar. Jest inny per. Całkiem spoko karty. Na razie ty. Ten fajnie wygląda. Tu będę miał trzy dodatkowe. O, pożoga. Jest okej. Tego mnie zniszczy. Chyba nie. Później. I tu bym miał szósteczki ładne. Że tą rundę spokojnie możemy wygrać. To czy chcemy? No, chcemy, zobaczmy. Róg 20. Nie będzie miał pogody, to wygrana, wiadomo. Demeczka. Ja spasuję. O. Nawet dobrze. Teraz tak. Tu mamy ładnie. Takiego. Czy by mi się przydał szpieg? No, ja bym. Pograłbym szpiegiem, bym jakieś inne karty tutaj chciał. Średnio, średnio. Średnio to wyszło. 7 za 10 punktów, ale dobra. Ważne, że do przodu. Na turniej jeszcze przyjdzie czas. Teraz sobie zdobędziemy te wszystkie karty po prostu. To na koniec. Dobra, chodź. O, ty się przydasz. A, pewnie. 7. Pasować? Już ta runda nie idzie. Dobra, chodź już ty. Trzydzieści trzy. Pasował. Dobra, to wygraliśmy. O, jeszcze Ciri. Dobra, wygrane. Chyba zostały nam tam dwie partyjki tylko. Tak, dwie partyjki. Co dostaliśmy? Myszowór. Dobra, teraz mamy już bohaterów. I została nam chyba Ceres i... coś jeszcze. Witajcie, panie.
Czego? Myślałem. Ale jakim? Czerwonym, białym, różowym? Wytrawnym, półwytrawnym, słodkim? Jaka ciężkość? Apelacja? Przemyślę to jeszcze. Pokaż, co masz za lada. A ja sprawdźmy, jakie ma. Co to jest? Nilfgaardu? Nilfgaardu tu ma. Znaczy w sumie? Mogę to kupić, nie? Ile to kosztuje? 50. A tam, a winka chciałem zobaczyć. Konrad. Zajebiście. Zajebiście, nie ma to jak włączyć wino i już. Dobra, to gramy. Może... Wiecie co, już będę cały czas grał tą Skellige. Dodajmy tutaj muszowora, o! Kowór. Ktoś wyleci. Ej, Olafa. W sumie te są fajne tutaj. Ten jest słaby. Nie jesteś potrzebny. To jest spoko. To nie wiem jak działa, ale dobra. Gramy, gramy. Dźwięk zaczyna jako pierwszy. Storm. To będą na dwie... Nie chcę tego. O, 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 o. O, jest dobrze. O kurde, o, ale dobra talia. Musimy to wygrać. Robimy tak. Pyk. Będzie niedźwiedź. Co ty robisz, chłopie? Dobra, już wygraliśmy. O kurde, ale mocny. Zwariowałeś? O kurde. Chodź może ty? Jeszcze uratujemy tą rundę. Nie, nie uratujemy. Idziemy łeb w łeb, zobaczymy. Północ to musi być straszna mama. Witajcie. Może... Zaczynasz jako pierwszy, spoko. Ona ma północy. Niech będzie. Kurde, nie mam za mocnej tutaj teraz, ale spróbujemy. Czemu nie? Warto próbować. Chodź ty. Talar, kurde, północny. Mam szpiegu. Chodź. Nie będzie niedźwiedzia, ale spoko. Dziesięć kart już. Nie podoba mi się to. Ale przynajmniej wygramy tą pierwszą. Mi się wydaje. Długo strzelony, pamiętacie go? Dobra. Dobra, 8 kart, to spoko. Wow.
Nie wiem, co to jest. Co to jest w ogóle? Jakiś bohater. Aha, Heimdall. Heimdall. A tu co robi? Dziwne, przytasowane. Użyjemy. Oho. I teraz nie mam tutaj kart. Ale w następnej rundzie użyję Yennefer. Kurde, na razie się uczę tej talii. Dziwnik spasował. Ja też. A, będzie grubo. Zdolność talii to jest w ogóle jakiś hardcore. Aha, tu nie miałem nikogo. Kurwa mać. Rzeźnia. Ej, to zdolność dowódcy jest średnia. Akurat w tym przypadku mi się nie przydała, ale mogą być inne sytuacje. O, ładnie, użył rogu. Proszę bardzo. Ile tego naciukasz? Naciuka? Naciukał. Słynny Geralt z Rivii. Witajcie. Boże. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy, spoko. Ło. Tego nie chcę tyle. Mamy berserkery. Słaba talia. O, myszowór jest. Tego nie chcę. Ło, ale będzie niedźwiedzi. Trochę będzie. Użyjemy ich? Użyjemy. Chociaż kurde. Nie, na razie spokojnie, bo on może jakiś tutaj sztorm odpierdolić. A i ten ma zdolność. Mogłem. Nie no. Za dużo by tego poszło. Ale będą jaja teraz. Dobra. Idzie sztorm. I te niedźwiedzie będą OP. Geralt z Rivii. Jedziemy wabank? A nie, na razie to. Szkoda by było tych kart. Bo ja bym je użył w jednej rundzie. Tak zajebiście. No to to w ogóle tak, aby wydamy. Pierdolnąć Geralta teraz. Damy Geralta. Chciałbym tą wygrać, a potem niedźwiedziami. Ja spasuję. Dijkstra, on sobie tam amunicję szykuje, hopok. Ale świnia. Oh my god. Kurde, może być ciężko. No. Zobaczymy, co te niedźwiedzie potrafią. Piwnik spasował. Osiem. Tak będzie trzeba zrobić, mam dwie karty. Co? Aha, przetasowane.
O kurde! Niedźwiedzie rządzą. Dobra, to chodzi jeszcze ty. Bez tych niedźwiedzi byłoby krucho. I chodzi jeszcze myszowór. Aha, on aktywuje tutaj wszędzie. Okej. Czyli jak mamy tutaj grzybka tego, to na całej planszy, a... Ła! Witaj! Boże... Strach się bać. O, zaczynam jako pierwszy, spoko. Mamy grzybka, mamy tego, będzie niedźwiedź. Mamy trzech aż. O kurwa, ostro. Dobra, wiecie co? Tego bym nie potrzebował, jak już nie mam. Tu też nie. O, manekin, dobra. Na razie rozeznanie zrobimy. Ale tu będzie grubo. Dwa manekiny, kurwa. Wiecie co? Zrobimy tak. Pyk. Róg, okej. Okay. Najwyżej ściągnę tego niedźwiedzia. Yeah! Właśnie, właśnie. Ale już jest... transformacja. Spoko. Mam 9 kart. Też ściągasz, mówisz? Ja to. Grubo się bawisz. Robimy to. Tu będzie rzeźnia. Jedną rundę muszę tym wygrać. No w sumie tym też by się dało. Chodź ty. Ja chciałbym tą wygrać. To zrobimy tak. To ściągnę. Bo to tylko działa na zwykłe karty. I chyba Ciri postawię. Robimy Ciri. Dyszka. 25. Pas. Zajebiście. Już jest wygrane. Mój ruch. Pyk. Niedźwiedź. Ciri. Jak nie będzie pogody. Ja pierdolę. Serio? To będzie kosmos zaraz. Ała? Ale rzeźnia. Niedźwiedź wygrał. Ale to była rzeźnia. Ja tak patrzyłem już z rozdziabioną gębą. Ale naprawdę ostro. To dostaliśmy Cerys. No to tylko została nam jedna karta. I będzie full. Gdzieś jest kot na potwory. No i ostatnia karta do wygrania. Będzie nie. Ostro, zielarka. Witaj w... Na bu... Znam. Sam. Grajmy w winta. I teraz tak, mamy Cerys. Uhuhu. Ale będzie ostro. Tutaj sobie trochę pozmieniałem, mamy... Już 9 tych? Karty specjalne 5, 2 te grzybki.
Ej, mocna jest talia. Zaczynamy. Będą jaja na tym turnieju później. Manekin. O, niedźwiedzie będą. Chyba Lugosa wywalę. No dobra. Kurde, nie będzie tych. Nie będzie niedźwiedzi. Uhuhu, nie jest dobrze. A, może jeszcze teraz. Chciałbym grzybka i cerys. Robimy tak na początek. Pogody nie powinien używać. Spasował zajebioza. Jak się przegrywa, to zostają dwie karty, więc warto wykładać nawet. Tyk. Naprawdę potrzebuję inne karty. Ale mi się papa cieszy. Teraz to dopiero będzie hardko. Puścimy tutaj. Ło, ale będzie niedźwiedź. Puścimy tutaj. O, to jest taki potężny już. O kurde. Dajmy jeszcze to. Ej, nie no, Skellige to już jest przeginka ta talia. Jak mamy pełną. Hardcore. Świetne jest. Kolejny niedźwiedź. 15 pójdzie. Wiecie co? Ej, no czemu? Czemu w mojej talii? Ja się pytałem na live'ie was. Że nie powinno właśnie w tej. Ale spoko. Robimy tak. I tak już wygrana, ale... Ej, 46! To teraz. Tą pożogą trochę dziwnie wyszło, ale... dobra. Ale wygrana jest. Osiągnięcie. Cała talia. Cała talia Skellige. I to zajebiście. Pokażę wam jak wygląda. Dostaliśmy jeszcze kogo? Tego łucznika chyba. Dobra, mamy całą talię. I tylko nie ma tego, wiecie co? Tego na H. Tego na H, śmieszne. Może się go wygra dopiero na turnieju? Tutaj dowódcę już mamy. Weźmiemy sobie. No i zajebiście. To wiecie co? Ogólnie sprawa jest taka, że turniej sobie zrobimy na samym końcu, a teraz pójdziemy trochę na zlecenia. A turniejem tak zakończymy jakby te zadanka wszystkie. No, będzie fajnie.